Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Uśmiecham się, choć dzisiaj właściwie zaczyna się jakiś wielki kryzys na świecie i finansowy. Pewnie wszyscy wiecie, że zbankrutował wielki bank, Silicon Valley Bank w Stanach Zjednoczonych, ale nie to jest dzisiaj moim tematem. Wszystko jest dziś interesujące. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami z całego świata i w tym wszystkim również Kościół okazuje się mieć wielkie problemy. Są to ogromne problemy duchowe Kościoła, które zaczynają się manifestować. Wszyscy wiemy, że w Polsce imię Jana Pawła II jest atakowane, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę, bo najważniejszą informację, którą chcę Wam przekazać, to to, że biskupi Kościoła w Niemczech, Kościoła katolickiego, nie jakiegoś innego Kościoła, katolickiego, zaczęli błogosławić osoby homoseksualne w Kościele. I otrzymali na to pozwolenie od papieża. To znaczy papież powiedział, róbcie co chcecie. Biskupi złożyli o to wniosek już chyba w październiku zeszłego roku. Oprócz tego domagano się również tego, aby kobiety mogły głosić kazania i również tego, żeby zwolnić księży z obowiązkowego celibatu. Jak na ten moment otrzymano pozwolenie na to, żeby błogosławić pary homoseksualne. A co to znaczy błogosławić? Co to znaczy błogosławić pary homoseksualne? To znaczy mówić, że idą dobrą drogą. A czy rzeczywiście idą dobrą drogą? I tu zaczynają się schody, bo Kościół już jest podzielony i to zaczyna się manifestować. Bo jeżeli są ludzie, którzy nie wierzą w istnienie piekła, nie wierzą, że istnieje walka o wieczne zbawienie, no to właściwie po co mamy sobie utrudniać życie? Dla wszystkich tych, którzy nie doświadczyli w życiu walki z demonami i istnienia piekła i nie wierzą w to, Kościół i jego wymagania są zbyt trudne. I dla nich Kościół to jest tylko jakaś wspólnota osób wierzących, co właściwie Kościół tym jest, tyle że wierzących tylko w coś innego. Więc tworzy się nowa wspólnota Kościoła i Kościół zaczyna się dzielić. Jest to ważny dla nas sygnał, bo ten podział Kościoła, który ma teraz miejsce, jest na razie wewnątrz Kościoła, tak? Bo to nie zrobił się nowy Kościół. To biskupi Kościoła katolickiego zadecydowali, że będą błogosławić w Niemczech osoby homoseksualne, ich związki, a już wcześniej miało to miejsce w Belgii. Jeżeli to się dzieje w Niemczech, to za chwilę dojdzie do Polski i rozszerzy się na wszystkie kraje. I w co my będziemy wierzyć? Czy ludzie zaczną odchodzić od Kościoła? Czy zawiąże się jakiś nowy? Czy jakaś reszta Izraela pozostanie w tym Kościele? Ja nie wiem, ale jest to ważny sygnał do tego, żeby zacząć o tym mówić. Do tego jest atakowany sam Jan Paweł II. Wiecie, jak wybraliśmy Jana Pawła II, czy Kościół wybrał Jana Pawła II na papieża, to pojawiły się wspaniałe czasy, zmienił się system. Polska urosła, staliśmy się innym krajem i poznacie po owocach drzewo i to drzewo nadal wydaje owoce i moim zdaniem imię Jana Pawła II samo się obroni i obroni się w czasie. Poczytajcie jakieś encykliki piękne. Popatrzcie, posłuchajcie, jak się wypowiada Ojciec Święty, a nie słuchajcie mediów, bo media walczą o informacje. Im więcej mają informacji, czyli waszej uwagi, waszych emocji, tym więcej mają pieniędzy. A zaczynem tego jest ta chęć właściwie demona do zniszczenia Kościoła katolickiego. I do tego zniszczenia może dojść. Dlatego warto podjąć wewnętrzną, wolną wolą decyzję, w jakim Kościele chce się być i czego się chce. I czy się wierzy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata i czy w ogóle wierzy się w piekło. Bo jeżeli się nie wierzy w piekło, to w ogóle ten Kościół nie ma sensu, bo Kościół to jest takie, to są takie wrota do nieba, ma klucze. I jeżeli
coś zakluczy, to zakluczy, a odkluczy, to tak właśnie będzie w niebie. I dlatego tak ważne jest spowiadanie się księżom w konfesjonałach. To jest spowiedź nie do księdza, tylko do Jezusa i ksiądz tylko reprezentuje Pana Jezusa. Natomiast chodzi o to, że tutaj w kościele katolickim, niemieckim kościele katolickim, konfesjonały to jest tylko część kościoła, która jest ozdobą kościoła jako historyczna jakaś architektura. Owszem, istnieją polskie misje katolickie, między innymi na Kreuzbergu, gdzie jeszcze można pojechać i się wyspowiadać u polskiego księdza, ale u niemieckiego księdza nie można się wyspowiadać, przynajmniej w czasie Eucharystii. Może można zadzwonić, gdzieś się umówić na jakąś spowiedź. Natomiast w czasie pobytu w ogóle w kościele, bo tak normalnie to w ogóle kościoły tutaj są otwarte dwa razy w tygodniu, w niedzielę tylko jest rano Eucharystii i wieczorem, i w czasie tej Eucharystii nie ma czegoś takiego jak spowiedź. Wszyscy, co ciekawe, idą do Komunii Świętej. Ja nikogo nie sądzę, bo ja nie wiem, kto co ma w sercu i to nie o to chodzi. Natomiast mam niepokój, dokąd my idziemy i czy ja w takim kościele chcę być. Bo kościół to jest moja wspólnota, wspólnota osób wierzących i chciałabym wypowiedzieć się też w tej sprawie, że jednak ja spodziewam się, że Kościół będzie bronić prawdy i to światło Ducha Świętego nas jakoś osłoni. Ci, którzy mają odejść, może jakoś odejdą, ale na ten moment dzieją się w Kościele bardzo poważne rzeczy i jeżeli Kościół nie ostoi się w swoich fundamentach jako brama do zbawienia, jako matka, która prowadzi dziecko za rękę, żeby doszło do zbawienia, to niestety Kościół nie przestanie istnieć, tylko większość tego Kościoła gdzieś sobie pójdzie i będzie rzeczywiście ten rozłam w Kościele, który teraz obserwujemy, który na razie jest wewnątrz Kościoła, bo to jednak katolicki Kościół podejmuje takie, a nie inne decyzje w Niemczech na razie i w Belgii. Okej. Okay. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To na tyle dzisiaj. Proszę o polubienia, o udostępnianie mojego kanału, jeżeli uważacie, że te sprawy są ważne i należy szukać prawdy. Proszę również o łapki w górę, bo to ważne dla mnie, dla rozwoju również mojego kanału. Proszę o komentarze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa!